Siemanko, odwiert był robiony. Wiem, gdzie jest mój kotek? O, tu jest coś, perełko. Ostrzygłem ją. No, jestem podczas, że tak powiem. O, faworki robi. Ja, Tak, moja perełeczko, tak, najpiękniejsza jesteś na świecie, wiesz o tym. Ogonek masz teraz piękny jak lwiątko. No także, słuchajcie, a przy okazji pozdrawiam Krystiana właśnie. Czy on mi urwie głowę, czy on mnie zabije, to jest moja sprawa, bo to ja wchodzę tam do klatki. Właśnie. I to ze mną będą się rozliczać po walce i nawet nie wiecie z jakiej kwoty, ale to jest tajemnica handlowa między mną, Darkiem a Marcinem. Marcina pozdrawiam. Słuchajcie, jak patrzę na ten Fejm i na te wszystkie federacje. O, i Ryśka Szczenę pozdrawiam. Właśnie, Rysiu, jedziemy do Poznania w czwartek, ty wariacie, ty, powtórka będzie. Jadę tam, kurwa, kutasy macać, a co? Do sex shopu, do koleżki. No i absolutnie bez dojebca, ten co ma trochę oleju w głowie, to wie, że sztuczne dildo to można dotknąć, tak? No. Ważne, żeby nie łapać za członka kolegi. Bo to wtedy, jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Że z definicji ten na C, co ma kontakt z obcym członkiem. Ale nie sztucznym członkiem, tylko naturalnym członkiem, naturalnie. No nigdy nie miałem, nie będę miał. Chyba, że ze swoim. No, powiem wam szczerze, wstałem dopiero, zniszczony. Co, dziubunku? Cześć, dziewczynko, Boże, jak jesteś malutka, kocham cię bardzo. Ja w piżamie, o. W piżamie. Przecież to znana piżama, tak? Jednorożec. No co, no, szlify są, no, o, jest faworku, mój kochany. O, jest, pokaż, jak on jaki masz piękny lwi. No, szlify są, dobrze, wiem, że jest dobrze. A wiecie, dlaczego jest dobrze? Bo ja robię to, co czuję, to, co kocham i nigdy nikt nie kazał mi czegoś robić. Nie robiłem czegoś na siłę, przepraszam. Że ktoś mnie zmusił do czegoś.